To jest twój koniec, Lucyfer! Tak, to jest ten moment, zalaliśmy go wodą, on teraz już nie przetrwa tego. To, panowie, co, nie jest kolorowo. Musimy opracować schemat, jakiś plan na tą walkę, bo ja totalnie nie mam pomysłu, mamy to powalczyć. Tam jest ja mam kilka propozycji, panowie. No, jako, że jest nas trzech, a można ich bardzo ładnie podzielić na trzy części. Tak, Marek, jak się umówiliśmy, masz sposób na to, jak pokonać Pennywise'a, więc lecisz i walczysz z Pennywise'em. Ja lecę na Lucyfera, twoim zadaniem, Dave, będzie pokonać całą tą armię. Dasz sobie radę? Jestem najpotężniejszym gladiatorem tutaj, też mi się tak wydaje, więc słuchajcie, panowie, że atakujmy. Proszę, proszę, wszyscy stają twarzą do siebie, tu i uwaga, konikami. Panowie, życzę wam powodzenia. Dobra, widzowie, muszę stoczyć tą walkę z Lucyferem. Strasznie się boję, bo nie wiem, czy mi się to totalnie uda. Jeżeli zostawić łapkę w górę, to na pewno powinno mi być łatwiej. Czy właśnie Lucyfer wysłał na mnie jakiś tych, czy one tam, oni ma te swoje, te latające, one też dla niego pracują, to jest wszystko najgorsze. Dobra, Lucyfer, jak mnie słyszysz? Rozpoczynamy walkę, ja kontra ty. Słyszysz mnie? Słyszy mnie, dobra. Ma elytrę, więc ja też sobie założę elytrę i normalnie na niego polecę. Dobra, jesteś gotów na tą walkę? 3, 2, 1, let's go! I zobaczymy, co się z nim wydarzy. Uwaga! Nie trafiłem go, o nie, najgorzej. Dobra, zlatuję na dół. Nie, muszę go pokonać. Słuchajcie, ja mam tutaj... Cicho, wam powiem, że mam przygotowaną pułapkę na niego. Gdzie on tam, kurczę? O nie, mam... Prawie odkrył moją pułapkę. O nie, najgorzej, bo są tutaj... O kurczę, to jest niewidzialny pająk! Co jest nie tak? Nie, muszę założyć ten! Nie! Kurczę! Dobra, ja na całe szczęście mam miecz, on nie ma nic. Powinienem go pokonać, ale on jest mega silny. Ile on jest... Co jest grane? Ej, on jest zniszczalny! On jest niezniszczalny! On mnie bije normalnie jakimś, kurde, okiem pająka i on... Ja, co jest grane? Coś... Ała, dlaczego tutaj te moby? Dobra, czekajcie, ja wiem, ja go ściągnę... O, on się troszkę jakby wycofuje, chyba wygrywamy powoli. Dobra, ja sobie zjem jabłko, żeby być tutaj totalnie niezniszczalnym. Najgorsze tu jest to, że te wszystkie moby jeszcze pomagają mu. Muszę je pokonać, żeby one totalnie dały nam spokój. Tu, co on tak się unika mnie? O kurczę, chodź tu. O nie, nie mogę w niego trafić. Dobra, tu mam... Mam tarczę, nic mi nie zrobisz, jak ja mam tarczę. Jesteś nikim, rozumiesz? Ja... O nie, czekajcie, muszę... Ja na całe szczęście jestem dobrze przygotowany. Mamy nawet potem niewidzialny, więc nawet będzie można uciec. Tylko czekajcie, ja muszę go mocno osłabić. Tak, żeby później go pokonać w najgorszym... Znaczy, na najlepszym w sobie tak naprawdę momencie. Więc ja muszę poczekać, aż on będzie mocno poobijany. Skąd się tu wzięła złota ta? O nie, co to było? Dlaczego te szkielety mnie tutaj tak atakują? Dobra, czekajcie, szybko je załatwimy i będziemy mieli spokój. Wow, z każdej strony mnie atakują, dlaczego? Nie, ja nie chcę tak. Dobra, czekajcie, łukiem. Dobra, łuk tam. Kurczę, muszę się skupić na tym Lucyferze, ale najgorsze jest to, że te moby ciągle mogą mnie w każdej chwili zaatakować. I to jest to, że one ciągle chcą. Czekajcie, szybko, muszę je rozwalać. Kurde, nie mogą mu pomagać, nie. Szybko rozwalam to, ja na szczęście jestem tak potężny, no ten Lucyfer, mimo tego, że jest silny, to ja na szczęście mam najlepszą zbroję na świecie i on nie jest w stanie mi nic zrobić. Ale słuchajcie, musimy go jakoś ściągnąć zaraz na dół, bo ja tam mam na niego przygotowaną taką pułapkę. O, on się jakby poddaje, to jest chyba ten moment. No co, boisz się, co? No, chodź tu. O kurde, chyba się boi, dobra, czekajcie. To ja udaję, że ja się boję i on teraz ze mną powinien polecieć. O nie, atakuje mnie to wszystko tutaj. Gdzie on jest? Tam jest. Leci, dobra, uwaga, ja muszę poudawać, że... Udam, że mnie niby moby zrzuciły. Wow, o nie, zrzuci. Dobra, czekajcie, ja tutaj mam przygotowaną pułapkę na niego. Szybko. Musimy tutaj przejść, uwaga. Czy mi się to uda? Gdzie on jest? O, przechodzi tu akurat. I się tam, otwieramy to. Jesteśmy tu. To jest twój koniec, Lucyfer. Tak, to jest ten moment, zalaliśmy go wodą. On teraz już nie przetrwa tego. Dobra, widzowie, ej, chyba się udało. Jest tam napis Lucyfer, że udało nam się zamienić go w obsydian. Czyli tak jak myśleliśmy, że się wydarzy, tak się wydarzyło. Zamieniliśmy go w obsydian, zalewając go wodą, on zastygł. W tym momencie mamy go tak naprawdę z głowy i udało nam się go pokonać. Ej, to jest najlepsza informacja, jaką można było dzisiaj dostać. Ciekaw jestem, czy Bzyku tylko wygrał z tym Pennywise. Halo, Bzyku! Jezu, Bzyku, udało ci się? Co? No udało mi się, zabiłeś Pennywise'a? Ja zabiłem Lucyfera, znaczy nie zabiłem, tylko jest zastygnięty, jest tak jakby, wiesz? Jaki Lucyfer?
No patrz, jest w tym, jest jak to się nazywa, jest zamieniony obsydianem. W obsydian. Zalałem go wodą, pułapka zadziałała, stary wiec. I co my teraz robimy, żeby teraz? On nie odstygł? Co my robimy? Trzeba go totalnie zabić. Czy ty jesteś gotowy? Czy na pewno chcemy to zrobić? Musimy go zabić, stary, dobra, czekaj, ja odpompowuję tą wodę. Oj, co się ruszy? On się nie rusza. Jakby ta woda go zlała na bok, ale jest zastygnięty, nie może się ruszać. Dobra, mamy niewiele czasu, stary. Dobra, szybki, ostateczny cios, uwaga. Raz, dwa, pokonany. Ej, wypadła jakaś... Co jest? Dusza Lucyfera. Ej, zaraz, tak samo z Pennywise'em było. Patrz, dusza Lucyfera. Posłuchaj, to samo wypadło z Pennywise'owi, Pennywise'owa... I co ty z tym zrobiłeś? No, wyrzuciłem to do otchłani, tam... Nie, to dawaj, to my musimy zrobić to samo, tam... Gdzie, w której, gdzie to zrobiłeś? No, tam, w kanałach, wiesz, gdzie w kanałach... O nie, nie mamy jak stąd wyjść teraz. Ja wiem, jak my stąd wyjdziemy. Ja mam elytrę, masz może... Ja też mam elytrę. Fajerwerki? Tak, mam fajerwerki. To daj, to wylecimy fajerwerkami. Ła, tutaj tylko nie mam ich dużo, mam niestety ich tutaj, wiesz, no... Mamy mało szans, rozumiem. Podzieliłem się. Dobra, uwaga, 3, 4... Uwaga! O nie! Nie, zginiesz? Nie da się, ty wyleciałeś? Nie, musisz, czekaj, ja ci zaraz pokażę, to musisz tak dwa razy. A nie da się, faktycznie się nie... A da się. Spam przyciskiem myszy. Dobra, ja ci pomogę, czekaj, pomogę ci. Czekaj, bo nie umiem... No dobra, czekaj, idę ci pomóc. Czekaj. O, szczypek, jedziesz do góry, tu. No... Tu, co jest? Dobra, okej, okay, dzięki. Ej, ale nie dało się, autentycznie, naprawdę, przysięgam. Nie, no, ej, ja jestem za ciężki w tej zbroi chyba, bo ja opadam, kurczę. Dobra, nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, nie, ale... Nie wiem. Ile masz tych? Ile masz po, fajerwerek? Pięć jeszcze mam. To daj mi jeszcze dwie. Łap. Dam ci, dobra. Dwie. Nie, to masz tu, bo ja teraz mam 3 i ty masz 3, dobra. No musimy świetnie stąd wylecieć jakoś, tylko czekaj, ja sobie zjem coś, bo ja jestem na low, nie? O matko, szybcą, czy to, wiesz, dobra. Udało nam się pokonać. Lecimy do, gdzie ty to zrobiłeś? Tam w tej kopule Pennywise'a? Tak, ja chyba wiem, gdzie to jest. Chodź za mną, czekaj, może się spotkamy. Ej, nie, to coś jest nie tak, przysięgam. To? Aha, bo ci nie działa to. No nie wiem czemu. Ej no! Nie mogę wylecieć, co iść? O co chodzi? Nie działa mi elytra. Może fajerwerka jest zepsuta? Nie no, niemożliwe. O! Działa! Teraz zadziałało, ale już nie mam fajerwerki następnej. Czekaj, ja mam w swoim domu. Dobra, nie, już płynę wodą normalnie. Noszę ci, mam troszeczkę jeszcze, mam z jakieś... Dobra, dam ci 11 jeszcze. Dobra, to zrzucaj tu na dół. Ej, jestem tak zestresowany tą walką i tak podekscytowany, że wygraliśmy, że nie umiem lecieć, kurczę, na elytrze. Dobra, czekaj. Gdzie rzucasz? Zrzucam z drzewa zrzucam. Widzisz, dobra, widzę. A, zrzucam, myk, 11 fajerwerek, hop, leci. Uwaga, łapię. Złapałem. O, masz, świetnie, masz. Świetnie. Super. O, pięknie. No nie gadaj, coś jest nie tak. Dobra, lecę. Dobra, świetnie, gdzie lecę jest za tobą. O, lecisz, dobra, lecimy do tamtej kopuły, dobra. Czekaj, czy ja dobrze pamiętam, gdzie to było? Czy my tam wlecimy, czy nam się uda tam tak wlecieć? Ja zakładam zbroję, na wszelki wypadek, jakbym zawalił girami. Spoko, przeżyjesz to, szybko, nie ma co. Nie, bo ja chcę wlecieć tak, wiesz, czubki w dół. Mam. Widzę. Ja trafiam w to kółko, ja trafiam w ten punkt. No serio trafisz? O nie, pan, nie trafisz, nie ma szans, pan. No kurde, co? Dobra, nie trafisz. Dobra, blisko było. Dobra, teraz uwaga. O nie, szybko, uważaj. Dobra, ja elytrą zlatuję. No ja też. Zlatuję powolutku. Dobra, ja też, stary, ja to jest wielka chwila. Ej, udało nam się wygrać z Lucyferem i z Pennywise'em. To jest przecież, kurczę, to jest sukces. Weź to, wyciep to, tą duszę czym prędzej tutaj. Uwaga, ja wyciepałem. Raz na zawsze. Kończąc walki z Lucyferem. Nareszcie. Pora odesłać go tam, gdzie odesłaliśmy Pennywise'a, czyli do dupy. Let's go! Do otchłani! Pokonany ten! Nareszcie, szybek, o tym mordo, Zyku, udało nam się! Nie, sukces, nie, dobrze, że będzie tam jeszcze. Dobra, uważaj, słuchaj, ja robię akcję, wylatuję stąd. Ja też stąd wylatuję, pa, wylecisz stąd, ja stąd wylecę. Pa, fajerwerko, myk, uwaga! O kurde, nie trafiłem! Wyleciałem. O nie, nie trafiłem! Uważaj, żebyś tam nie spadł do portalu, bo tu... O kurde, dobra. Czekaj, ja muszę na piechotę wrócić, bo ja nie mam fajerwerek już. Czekaj, chodź tu. Nie masz fajerwerek, to ja ci zrzucę, ja mam jeszcze trochę. No nie, patrz, bo tam jest portal, ja nie złapię tego. Ale dobra, ja widzimy się na zewnątrz, bzyku. Mareczek, halo! O, witam! Udało się. Słuchaj, jesteśmy, to jest ostateczne spotkanie, prawda? Wow. W końcu nasza wioska jest wolna od wszelkich Lucyferów, Pennywise'ów i innych takich. I wiesz co? Ja ci powiem coś, ale chodź do środka. Co jest? Muszę ci powiedzieć bardzo ważną rzecz. Jak skoro to? Lucyfera i Pennywise'a nie ma, no, to zamek na morzu nie ma właściciela. Ej.
Ty masz najlepszy pomysł, słuchaj, lecimy tam. Czy my chcemy przejąć ten zamek? O matko, Szczepson, ty co? Masz łeb. Zamieszkamy masz w tym łeb. Zamku? Zamieszkamy dobra, w tym zamku i będziemy żyli długo zrobić. I szczęśliwie? Oczywiście, że tak. Szczepson, no dobrze. Ty tą kurdeczką. Słuchaj, ale to jest pomysł. To. No a ja tymczasem dziękuję wam bardzo, widzowie, za oglądanie tego odcinka. Już w tym momencie zapowiadam wam, że jutro pojawi się specjalny odcinek dotyczący Palionowa, więc czekajcie, wbijajcie oczywiście na kanał do Bzyka, do Dave'a, zapraszam tam, tam oczywiście odcinki codziennie są z różnych fajnych rzeczy. Więc no tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie, pokonaliśmy Lucyfera i Pennywise'a, to tyle, trzymajcie się, cześć, pa pa.